Wielkimi krokami zbliża się 17. finał akcji charytatywnej Choinka Życzeń. Tym razem uświetni go Kielecki Teatr Tańca. Akcję charytatywną Choinka Życzeń od lat z powodzeniem organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, w którym w ostatnim czasie trochę się zmieniło. Wybrany został nowy zarząd, który tworzą rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych. Funkcję prezesa pełni teraz Magdalena Jarosz, wiceprezesa Anna Mroczkowska, z kolei skarbnika Edyta Galek. Członkami zarządu są Paweł Gosposi i Agnieszka Homarowicz. Zmiany były konieczne, drodzy Państwo, ponieważ po pierwsze dużo pracy, po drugie to, że ja już nie mieszkam w Tarnobrzegu, troszeczkę osłabiało nasze działania. A nikt inny jak rodzice są w stanie poprowadzić to bardzo fajnie i do przodu, więc bardzo się cieszymy. Takie było założenie od początku i jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że to wszystko nam się udało. Stowarzyszenie już rozpoczęło przygotowania do tegorocznego finału akcji charytatywnej Choinka Życzeń, który uświetni taneczne widowisko Arielka w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca. Będzie można je zobaczyć 3 grudnia na hali Mosir w Tarnobrzegu. Ponad 80 tancerzy i artystów bierze udział w tym przedsięwzięciu. Spektakl jest przepiękny, familijny, więc już dzisiaj i rodziny, i dzieciaki na ten spektakl zapraszamy. Założenie jest takie, że będzie jeden, natomiast jeżeli zainteresowanie będzie duże wśród Państwa, to niewykluczone, że dwa spektakle Arielki będziemy mogli zagrać. Przepiękny, kolorowy spektakl, dzieje się bardzo dużo, widowisko i dla starszych, i dla młodszych, więc przed tym okresem świątecznym i przed Mikołajowym, ponieważ jesteśmy 3 dni przed Mikołajem, myślę, że to będzie super niespodzianka dla naszych mieszkańców, tym bardziej, że mało tego typu widowisk możemy w naszym mieście obejrzeć, więc widowisko przyjeżdża do nas. Spektakl w tym roku i finał akcji wypada w bardzo fajny dzień, jest to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, więc tym bardziej możemy podkreślić to, że dzieciaki z niepełnosprawnościami są wśród nas i chcemy, żeby były też akceptowane i my jako taka organizacja, która działa na rzecz właśnie tego środowiska, tych dzieci, się do tego przyłączamy. W tym roku Choince Życzeń będzie towarzyszyła akcja edukacyjna skierowana do dzieci z tarnobrzeskich placówek edukacyjnych. Celem tej akcji jest budowanie w szkołach, w placówkach edukacyjnych tolerancji, takiej atmosfery akceptacji wokół niepełnosprawności. W ramach tej akcji nauczyciele dostaną pakiet materiałów gotowych, scenariuszy, bajek terapeutycznych, kolorowych materiałów edukacyjnych, na podstawie których będą mogli przeprowadzić przynajmniej jedno, ale myślę, że tak naprawdę można kilka zajęć wśród dzieciaków przeprowadzić właśnie takich łączących niepełnosprawność, włączających w taką codzienność życia szkolnego, przedszkolnego. Choinka Życzeń to przedsięwzięcie składające się z kilku elementów. Impreza obejmuje m.in. kwestie sianko bożonarodzeniowe i licytacje na antenie Radia La Liwa. Te części nie ulegają zmianie, podobnie jak bal charytatywny, który odbędzie się 20 stycznia i zwieńczy charytatywną akcję.